Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Watan, a to jest oczywiście nasz Livonian Order. Na wstępie powiem, że jeśli podobają się wam moje filmy, dajcie w górę, napiszcie komentarz, to mi bardzo pomaga. Dobra, myślę, co by tu można robić, bo postanowiłem, że jeszcze sobie chwilę przynajmniej pogram tym Livonian Orderem, nie wiem jak długo. Bardzo możliwe, że zrobimy coś w stylu, że jak normalna gra trwa od 1440 chyba, do 1821, to tam jest jakieś 380 lat, czy tam około 400 lat, to po prostu te sobie tak dogramy do tych 400 lat w tym save'ie, czyli to jest prawdopodobnie coś koło 1600 roku, czyli jakieś 130 lat nam jeszcze zostało, czyli w tym czasie myślę zdobyć przynajmniej całych Kumans, może iż całą Skandynawię, no i nie wiem, Bałkany? Nie, chyba nie, bardziej może tutaj te tereny, które są zajęte przez Rum. Zobaczymy to niedługo. Dzisiaj myślę, że ogarniemy trochę bardziej nasz kraj, bo ostatnio tak zacząłem budować wszystkiego, mamy mało kasy i tak dalej, więc myślę, że na razie wojny żadnej nie wypowiadajmy. Tym bardziej, że agresywną ekspansję prawdopodobnie cały czas mam w Europie, co by mogło nas trochę zaboleć, jakbyśmy dostali na twarz jakąś koalicję. Dobra, pójdźmy pauzę, sprawdzimy, co tu się dzieje, jakie eventy dostaniemy, co i tak dalej się tutaj będzie wszystko działo. Dobra, estate'y, jak na razie nikt nie ma żadnej zbyt dużej władzy, no może szlachta trochę za bardzo ma 51%, to chyba powyżej 80% nie mogę mieć, ale za to mam prawie loyalty na 60%, a wtedy dostanę manpower recovery speed dużo, dużo większy. Dobra, myślę, że tu bardziej mi się prestiż sprzeda, więc weźmy sobie te 10 prestiżu, lecimy dalej. No chyba, że w międzyczasie bym wypowiedział wojnę Kumans, a nie. Nie wypowiem, ponieważ wtedy Rum dojdzie, a nikt po mojej stronie nie stanie, bo jak widzicie, teraz muszę mieć favors, a favors z danym krajem zdobywamy, zaraz wam pokażę, tylko tutaj na dyplomację wejdę. O! Zdobywamy po prostu, bo jeśli jesteśmy razem z nimi w sojuszu, co rok dostajemy jeden. Chyba, że jeszcze na przykład pójdziemy do nich do wojny i będziemy im pomagać przez całą wojnę, to wtedy nam się to zwiększa jeszcze bardziej. Jak widzicie, ja niestety mam teraz z każdym po dwa, chociaż mam z nim sojusz bardzo długo, no ale wiadomo, to nie jest nowa gra, tylko jest save po patchu, więc no trochę lipa jest z tym, ale mniejsza o to. Dobra, zastanawiam się tak trochę, czy tych Kumans po prostu nie zaatakować, ale z drugiej strony nie będę na razie ich atakował. Ogarnijmy swój kraj, weźmy sobie na przykład ślub z Bizancjum, nie wiem co tam jeszcze było, znikło, bo jest tak na piątce, szybko jedziemy, że niczym nam się tutaj do końca dojedzie jakieś powiadomienie, to już znika. Jak dostaniemy powiadomienie, to będziemy musieli po prostu zatrzymywać czas i wtedy na nie spoglądać. Widzę też, że mamy zaraz bunty w Danii i bunty w u Kumans. W sumie może jakiś sobie tutaj generałów weźmy na przykład na tej Danii, bo nam na Danii bardzo zależy. Weźmy może króla, bo króla mam chyba 1-1-1-1, o ile dobrze pamiętam. Jakiego króla mamy? 1-1-1 właśnie. To nie jest dobry król. Weźmy sobie go tutaj. Mamy 2-2-1-1, to nie jest tak samo, wcale taki słaby jako generał. Ale mniejsza o to, jakiego mamy potomka? Jakiego potomka mamy? 2-4-3. To 4 nam się bardzo przydaje, ponieważ dyplomacja nam się bardzo sprzyda. W ogóle zmieniłem fokus na dyplomatyczny, ponieważ chcę jak najszybciej wymaksować też i ideę eksploracyjną, ponieważ dzięki temu dostaniemy po prostu szybsze zwiększanie się tych naszych kolonii, plus do tego jeszcze do Nation Unres będziemy dążyć, a na samym końcu do dyscypliny, która nam się znowu bardzo, 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 bardzo przyda. Dobra. Ogarniamy sobie swój kraj, mamy pobudowane budynki, w ogóle możemy jeszcze coś zbudować, bo tak w sumie nie pamiętam. Katedry teraz trzeba budować. Czy gdzieś jeszcze możemy zbudować, może nie za darmo, tu nie za darmo, ale tu możemy sobie Local Unrest zwiększyć, zmniejszyć. Czy w sumie to, czekajcie, może byśmy na wyspach zbudowali Local Unrest. Nie, walić to. Trade posty są ważne, bo na przykład możemy nasz bałtycki, tutaj piękny, o, w Gdańsku 6-2, jak miło. Tutaj. W Lubelskim też sobie zwiększymy. Tu zwiększymy. To w ogóle zero kasy nas kosztuje. Czemu to nas zero kasy kosztuje? Trade post. Wiecie co? Ja się nie będę pytał po raz drugi, dlaczego nas tylko tyle kasy kosztuje, tylko ja bym sobie dobudował. Bo jeśli coś jest za darmo, to trzeba to brać. Tym bardziej, że nam to bardzo pomoże, bo wtedy nam wszędzie po prostu handel zwiększy. No to patrzcie. Wszędzie za darmo praktycznie. Tam kilka prowincji jest, gdzie nie jest za darmo, a reszta, tak jak widzicie, wszędzie tutaj mamy za 0 złota. Tak samo tu.
tutaj. Tak samo tutaj. Tutaj już nie jest za darmo. Ale tu jest za darmo. I tu jest za darmo. Tutaj mam za darmo. Tu. Okej. Okay. Dobra. Teraz ja sobie włączę handel. Budynki się budują, a ja zobaczę, ile ja mam na przykład tutaj. 65%. Dobra, 65%. Tu. W Krakowie. 34%. Zaraz zobaczymy. Dobra. Niech się budynki zbudują i zaraz zobaczymy, czy nam coś tutaj wzrośnie. Mam nadzieję, że tak. 50 dukatów lub... nie no, 50 dukatów może stracić. Dobra, 4, 4 ciągle. Są i pierwsze bunty. Jakie tam... ile was mam? To już po buntach? Ej, już się bunty... już bunty, wygrałem bunty, panowie, panie. Tak się gra, tak się gra w Europkę. Nawet nie wiem kiedy, ale wygrałem. Mniejsza o to. Właśnie, autonomia, jak tam z autonomią? Możemy gdzieś zmniejszyć? Nie, nie może. Możemy na wyspach, oczywiście. Zmniejszamy. 44 dukaty wyciągamy z handlu. Zaczęło mi się to zmieniać. Okej, 75%, to jeszcze chwilka. I będziemy mieć budynki zbudowane. Kolejne, okej, są i kolejne bunty. 13 tysięcy i... tylko tyle. No to w sumie tylko 13 tysięcy. To weźmy swojego króla Amebę 1111, który musi zdedzić, więc choćby wyślimy tam króla, niech idzie. Niech idzie król. No my możemy wziąć kolejne technologie, ale to jeszcze nie, bo jeszcze 2,5 roku, dobra? Możemy za to wziąć na przykład misjonarz stęcz, a zamiast tego tolerancję heretyków zmniejszyć, dobra. Jedziemy tak. Jak tam zbudowały się już budynki, które chciałem zbudować? Nie. 80, 90. Co tu się dzieje? Mogę wziąć to. Mogę odmówić. Zbudowało się. Ile mam teraz? 65. Ciągle. Szkoda. A tu? 34. Co, nie urosło mi to? Nie. 37. A tu? 68. Urosło. Dobra. Jest dobrze. Opłacało się to robić. Nie mamy trzeciopoziomowego. No to nic. Dobra, jedziemy z tą dwójką. Chociaż liczyłem na trzeciopoziomowego, tak naprawdę. Tak bardzo, bardzo liczyłem. No ale nic, mamy przynajmniej od wojska gościa z trzeciego poziomu. Gdzie ta moja armia tam? A, już doszła, dobra. A, bo nie przeszli, dobra, chodźcie tutaj. Chodźcie do mnie. Rozwalamy was. Powiem wam, że jak patrzę na ten Livonian Order, to naprawdę podoba mi się to, co stworzyłem. I to jest w sumie 50 odcinek, tak? Tak. Nie wiem, czy nie kończy tego czasem. No nie, naprawdę nie wiem, co robić. Z jednej strony bym już to skończył, bo trochę długo to trwa. Już wiem, że wam się to gorzej ogląda. Ale z drugiej strony wchodzimy z nowymi ideami. To by mi jeszcze bardziej mnie zbustowało. Ale teraz naprawdę to była po prostu taka zabawa, że ciśniemy kumans. Jedna wojna w Europie, ciśniemy tutaj z 3 wojny, jedna wojna tutaj, robimy coś tutaj, robimy coś tutaj. No bo tak naprawdę niczym ja bym zaczął zjadać te prowincje, to wam tu parzę, 37, 36, 35. To bym po prostu, jedna wojna, jedna prowincja, jedna wojna, jedna prowincja, więc to było po prostu bez sensu moim zdaniem teraz. Co innego ja bym grał hordą. To bym mógł po prostu zmniejszać tam im ten development, bo hordy mają też taką opcję. No ale niestety nie jestem hordą, a na hordę się nie mam jak zmienić. Jakbym się mógł, to było trochę to dziwne, ale było śmieszne przynajmniej. Chodźmy tutaj. Czy możemy jakieś budynki jeszcze zbudować? W sumie tak nie patrzyłem. Ale manpowera mi podejdzie teraz. Tylko, że to już nie jest za darmo. Więc może budujmy w tych lepszych prowincjach. Które dają nam dużo, 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 dużo więcej. Jak na przykład tutaj 800, 600. 500, 600, 800, 800. No 490, 500 w Gdańsku. Dobra, czekamy jeszcze chwilę. Ale za to możemy wziąć kolejną ideę. Kolejną ręcz. To nam dużo nie daje, ale kolejna to będzie już po prostu zwiększony przyrost w moich koloniach. W ogóle jak mam ja kolonia, bo tutaj się chyba trzyma ciągle, co nie? O, coraz bliżej, żeby ich powstała. Dobra, wtedy pójdziemy sobie na Pelym. Otoczymy, tak jak mówiłem, Szwecję i dopiero wtedy coś więcej sobie tutaj podziałamy. Co tam kumans u was? Macie wojnę z kimś? Z kim macie? Skara coś tam. Arum tam w niej jest? Jesteś.
A jak ja cię kuman zaatakuję, to room dołączy? Dołącz. A wy ile macie favorków ze mną? Ile wy macie już w tych favors? A, zobaczymy zaraz. A, dyplomacja. 5. 5. Dobra, czyli jeszcze 5 lat i będziemy mogli mieć sojusz, w ogóle jakikolwiek sojuszników w wojnach. Dobra, to ja sobie dalej buduję. Manpower raz zdobywamy. Gdzie tutaj manpower? Tutaj jest. Dobra, gdzie jeszcze chciałem budować? Sprawdźmy tutaj może. 700. O 1000! O! 750. 900. 25. Dobra. 625. Ile ja w ogóle mam kasy na przychodzie? 46. Dobrze. Dostajemy inkwizytora, 10 pan influenza, 5 reality dostają, ale za to filozofer nam jakiś ginie. Ty nam giniesz, tak? A drugie to jest? Tracę 50 papal influenza, tracą, kościół traci 5%, a tu dostaje 5, tego tu miał 15, 45. Powiem wam, że to mi się podoba. Zróbmy sobie to. Mam nadzieję, że ten inkwizytor jest 3 poziomowy. Nie, pierwszy. Fuck. Ale weźmiemy sobie tego gościa. Teologa. Co to? Tak? Teologa czy nie teologa? Teologa, dobra. Widzę, że też mam max punktów. Tu gdzieś ta prowincja była. Aha, to tu miałem taki wielki development. A, boostujemy. Chociaż nie, czekajcie. A mogłem już brać, powiem wam. A, poczekamy jeszcze chwilę. Niech sobie odbiło. Dostałem w końcu podgląd na nich. Dobra, Mughals. No, nie są zbyt duzi, ale i tak ładnie nacisnął. Karak Hunt Kanit jest teraz naprawdę dobry. Okej. Okay. Jakie mam Colonial Ranch? Gdzie to jest? Nie tu. Kolonia, o. Tu bym mógł kolonizować, tak? Tu na razie nie dojdę, więc ciężko mi tu przeskoczyć gdziekolwiek. Tak samo tu. Dobra, jedziemy dalej na razie. Zaraz będziemy mogli wziąć technologię. Tatarzy, Jin tam jest. Czym jestem piąty? Kto mnie wyprzedził w wyniku? Aha, okej, okay. Wynik od początku jest budowany. Nie wiem dlaczego. Ale za to ja lecę ciągle do przodu, więc w sumie zaraz będę znowu pierwszy. Dobra, mniejsza o to. Dopiero tak teraz się kopnąłem. Co to się dzieje? Czyżby się kolonia zrobiła? Tak, zrobiła się, dobra. Chodźmy tutaj. Wyślijmy tam naszego kolonizatora. Spadaj room. Skorujmy to. Przejdźmy na kolejną technologię, tylko jeszcze chwilkę. Co na polskim miałem klejmy robić? To róbmy te klejmy. Róbmy na Kumans klejmy. Z kimś trzeba poprawić relacje? 200. 200. 200. Portugalia? 185, to wystarczy. Papal State. Z Papal State'em możemy zwiększyć. Okej. Okay. Jakie bunty? Gdzie bunty nam wybuchną? Kumans wybuchnął nam. Ach. Słabo. Nie tamten król z Dedzi. Okej, okay, możemy wziąć administracyjną technologię i militarną. Nowe jednostki. Okej, które chcemy? Sprawdźmy, co tu mają. Morale w ofensywnych mają bardzo dużo morale te jednostki. Za to w defensywnych morale mają dużo mniejsze, czyli my byśmy musieli ciągle atakować nimi. Za to w ofensywnym mają dużego szoka. Reszta ma tylko... Longbow mają też dużego szoka. Longbow to jest tak najbardziej po środku, jak widzę. Ci są bardziej defensywni.
A ci ofensywni, weźmy sobie tych ofensywnych. Dobra, nowy gościu. Niestety znowu nie mamy gościa od trzeciego poziomu, no boże. Dajcie mi tych trzeciopoziomowych. Tu jakiś nowy jest? Nie, nie ma. Dobra, jeszcze o to. Co bym tu mógł zrobić w ogóle? Influence. Nie, nie chcę, żeby influenza dostawali. Loyalty. Luz. Nie, nie, nie chcę też. O, trzeciopoziomowego dyplomatę bym dostał. Ale 15 influencer, kto dostanie w ogóle, to jest... To jesteście wy, byście mieli 66... Mogłem wziąć, dawać mi ministra. Manpower 20% mi dają, recovery speed. Dobra, ale sprawdźmy naszego tego dyplomatę. O, spoko. Sprawdźmy jeszcze resztę, co nam dadzą tutaj. To z wami gadałem, z wami. Co byście mogli zrobić tutaj? Mógłbym im dać pożyczkę, czyli nie pożyczkę, tylko... dać im kasy trochę. Dzięki czemu bym mógł zdobyć trochę rzeczy. Czekajcie, tu bym mógł tego dostać za 15 influenza. No też bym mógł. To czekajcie, damy im to. Nie, nie, to im damy. Damy im... A nie, mogę im dać kasy tyle, bo nie mam tyle kasy. Dobra, mniejsza o to. Puszczamy grę i patrzymy, co się dzieje dalej. Koman są zjadani. Ja sobie klejmuję. Na spokojnie. Z kim Szwecja ma sojusz? Ze mną Bremen i Gellere. Bym mógł ją zjeść. Ale nie chcę jej psuć na razie z nią w sojuszu. Jemen ma jakiś civil war. Walić to. Czemu mam za dużo tych? O, Biblia przełożona. Spalimy bułę. Walić to. Za to czemu mam za dużo do dyplomatycznych relacji, powiedzcie mi. Aha, bo ja po prostu mam i tyle. Bo w sumie tak. Mniejsza o to. Bo nie mam za dużo sojuszu, wiem. Mógłbym jeszcze gdzieś bułę kiedyś pobudować? Co to jest? Trade post. To mam. Te są chyba dobre budynki, te które dają tak kasy dużo. Ale już wszędzie je zbudowałem z tego co widzę. Przynajmniej tam gdzie się opłacało mi. Dobra. Workshopy nie. Te tak samo, to praktycznie nic mi nie daje u kasy. To co armory? Budujemy. Zbrojownie. Dostaniemy trochę tego. Manpowera, oczywiście. Trzeba zabudować swój kraj i tyle, co nam zostaje na razie. Dobra. Jak mi się podoba ten mój kraj? Jaki jest duży, piękny, fajny w ogóle. Zajebiaszczy. O, kolejny gościu zlecił. Drugą poziomowy, nie mam kasy na niego. Zaraz będziemy mieli. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? W sumie... No dajcie. Ty, ja mogę wziąć kolejną technologię, co nie? Nie. A jeszcze jedną technologię, jeszcze jedna, tak? Czekajcie. Coś tu się popsuło chyba. Coś tu się popsuło. Albo i nie się popsuło. Nie wiem, w sumie. To jest porąbane już teraz. Kolejny ten... A, ten doradca. Dobra. Czemu mam kasę na minusie? Aha, bo wydałem te chaty. Jak ja ostatnio nie ogarniam w swoją robkę w ogóle. Nic a nic. Nie ogarnę mnie straszny. Ale tak to jest. Dobra. Chodź tutaj. Kumans. Jak bym ja was atakował teraz? Rum dołączy. Nikt inny nie dołączy, bo nie mam favors. Ile jeszcze favors muszę zdobyć? 8. To jeszcze 2 lata.
to przeczekamy sobie te 2 lata i w następnym odcinku na wieżę będziemy postępować. O, straci 10 tego influenza, co mnie bardzo cieszy, bo influenza nie mogą mieć za dużo, bo wtedy po prostu będą jakieś bunty. Dobra, ben power mogę zwiększyć, co by straciło 10 loyalty. To nie, nie chcę tego. A burżuazjo, jeszcze ciebie nie sprawdzałem w sumie. Ty byś mi mógł dać Master of Mint. Zarąbiście. Co ja musiał ci dać? Loyalty, influence, a czy mieć tego muszę mieć powyżej 50. To bym mógł wam dać to. Dałem wam to? Co ja dałem? Co ja tam... Ach, mniejsza o to. Gdzie te bunty były? Ale was wybuchło? Nie podoba mi się to, powiem wam. Ale bardzo. Dobra, weź ciśnięcie. Jeszcze tylko tych trzeba ścisnąć. Chodźcie tutaj. Jedziemy do przodu. Co tam, Rum, chcesz? Chcesz przejść przez mój kraj, tak? W sumie, jeśli ja im dam przejście przez mój kraj, to czy oni wtedy pójdą tutaj się bić? Chyba tak. To wtedy się osłabią. Spróbujmy. Zobaczymy, co się stanie wtedy. Rozwalmy tych. Aha, tu będzie skóry, tak? Tak, skóry. Złoto bym chciał na Syberii znaleźć, a to jeszcze do Syberii to jeszcze kawałek mamy. Wracajcie na Krym. Wracajcie do Poltawy. Okej, jedziemy dalej. 110 pepa influenza, wiecie co to znaczy? Mercantinizm. Okej, Rumie, czy poszłeś tam się bić? Nie, ale do was idzie Karakhanid. No i o to chodzi, niech idzie tam. Niech was rozwalą. Czekajcie, ta Doom. Stabilność na plus, spoko. Z Norwegią i z Danią wojna. W sumie pójdziemy. Szwecja przynajmniej polubi bardziej, będzie mieć więcej favors, to będą po prostu chcieli pójść nam pomóc. Więc akceptujemy oczywiście. Do tego moja flota, która nie jest mowbolowana, wypływa oczywiście. Tylko może czekajcie, wpłyńcie jeszcze tutaj do portu na chwilę. Dodam wam jakiegoś tutaj kapitana, żeby po prostu było większe pierdolnięcie. I wy teraz wszyscy tutaj chodźcie. Ja was wszystkich łapię. Ja wszystkimi tutaj płynę do tej bitwy morskiej. Nie mogę ich złapać, coś. Nie chcą wypłynąć. Dobra. To stójcie tutaj. To jest Szwecja, dobra. Szwecja sobie z Norwegią da radę. Damy radę z całą resztą, ale to dopiero w następnym odcinku. Teraz kończymy. Myślę, że starczy na tyle na dzisiaj. I następnym razem już spróbujemy bardziej ogarnąć. Pozwolimy, żeby ten cały Karakhanid i prawdopodobnie Mugas też. Mugas też tu walczy, czy coś innego walczy? Czekajcie, nie Mugas. Turkmenistan też będzie walczył. Gdzieś jest tutaj? Nie. Nie wiem, gdzie on jest, mniejsza o to, ale niech trochę Rum zjedzą. Wtedy ja sobie po prostu wejdę w nich dużo szybciej. Zrobimy też wojnę z tą Danią i z Norwegią. Czy z czymś jeszcze? Z czym jeszcze walczymy? Chyba nie z Anglią, co nie? Nie, z Anglią nie. Czy w ogóle Dania ma sojusz z Anglią? Nie wiem, chyba jej wycofaliśmy. Nie, ma sojusz z Danią, czyli może dojdzie do tej wojny. Zobaczymy to w następnym odcinku. Dzięki wielkie, że byliście tu ze mną i widzimy się już niedługo. Na razie, pa, see ya.